Skaczemy! Na bombę! Dobra, czyli takim... Musimy zanurkować. Weź głęboki wdech. Tak, nie ma problemu. Takim oto... bombowym przywitaniem was przywitamy. Tutaj Jovas. I Kira. I gra kto? Kira. I pierdzieli głupoty jak zawsze kto? Jovas. O ty mendo, miałeś powiedzieć Kira. Kurczę, popływałabym tak sobie, nie? No. W czystej wodzie. Czy to mój nauczyciel historii, który chce przeprosić za bycie dupkiem? Słucham. Kłóciłam się z nim, bo nazywał świetliki terrorystami. Często siedziałam w kozie. Wiesz co, powinnaś przestać się tak wkurzać. Ale ludzie to dupki. Nieważne. No cóż, chyba znowu do wody. Tu też trzeba zanurkować. Do wody na co? Do wody, że chodzi. No. Zanurkuj. Czy nie? Ale zobacz, ona cały czas ma otwarty plecak. Ciekawe, co ma w tym plecaku. No, Joel musiał pierwszy przepłynąć, bo nie mogłam w ogóle zanurkować. Czy to... nowe Adidasy? Ile ty ich właściwie masz? Za mało. No tak. No my musimy poczekać, aż Joel się wgramoli. No jesteśmy za mali, żeby sobie samemu pomóc. Chodź. X. Nie. Nie? Mi na X się działa. A nie, dobra, okej. Okay. Walić to. Chciałam po prostu ci powiedzieć, że nie masz racji. Świetnie. No. Czekaj, czy to... olbrzymia kolekcja komiksu? Nie, nie, czekaj. Nowa kolekcja DVD. Tak. Ale która z nich? Po prostu... tak. O, rany, Joel. Boże, to naprawdę dinozaur! Zgadza się. Joel! Niespodzianka. O, w mordę! O, kurwa, to jebany dinozaur! Ty, słownictwo! Królewski jaszczur tyran. Olbrzym. No dobra, więcej do czytania nic nie ma, tylko rysunek. Fajnie, nie? Można wleźć po ogonie na samą górę? Wątpię. Nie, no ale rzeczywiście mamy dinozaura, no. Ile razy w życiu byłaś w dinoparkach tak zwanych? 4-5 razy, może więcej. A to więcej niż ja. Tam zawsze drogo było, nie? Nie. Turbo drogo. Najciekawsze jest to, że Muzeum wygląd... nauki i historii w Wyoming. Jak znalazłeś to miejsce? Maria mi o nim powiedziała. Uznałem, że ci się spodoba. Słusznie. No idź. Co to? Książka. O dinozaurach. Okej. No dobra. No cóż, fajnie, bardzo fajnie się zaczyna. A wiesz, że to jak wyglądają dinozaury, to my najczęściej nie wiemy? No, to racja. Chcesz przymierzyć? Wszystko to spekulacje. Twoja strata. O, baby, baby, baby. Indiana Jones. Co my tutaj mamy? Nie wiem, co to jest. Tak szczerze. Chyba coś do robienia. Do robienia figurek, no. Okej. Okay. O, jajka. Globusy. A pamiętasz takie jajka, z których wkładało się do wody i one pęczniały z tą wodą i rosły tak, coraz większe takie dinozaury? Tak, pamiętam, miałam takich mnóstwo. Ale masz pony. Ten tutaj to Velociraptor. Właściwie to Deinonychus. Tak czy siak, Velociraptor. Tak. Przynajmniej tak je nazywali. Tak, w jednym filmie. O, no tak. Jurassic Park? Joel bardzo lubi oglądać filmy, z tego co pamiętam. Tak, ale nie wiem czy o dinozaurach.
Ciekawe, jaką my mamy latarkę, że ona jest odporna na wodę, nie? Latarkę wodoodporną na wodę. Wodoodporna. Manekiny zawsze są straszne. Szczególnie jak tak stoją niestandardowo, nie? Pod ścianą gdzieś tam w rogu. O, dobrze, że minutnik nam działa. Ale spoko. To jak nagrywamy... Wow. O, dzień dobry. Niestety wszystkie dinozaury są zajęte. Co ty, prezes? O, chwila. Jeden właśnie przyszedł. Joel, to do ciebie. Bardzo zabawne. Mnie tam śmiesz. Ty jesteś stary. Okej. Dobra, to było świetne. No, Ellie jest świetną postacią. A to co mieliśmy? Też coś. Jest, do monet. Jest jedna bardzo ważna zaleta tego, jak nagrywamy na nagrywajce. Nagrywajce. Mam wrażenie, że dla Joela też tu tutaj powinien być kapelusz, chyba że on będzie później. Ale jeszcze dla pewności raz przebiegnę. Nagrywalce. Mhm. Nie no, nagrywarce, bo teraz mogę podejrzeć sobie bezpośrednio, ile trwa wideo na OBS-ie. A jak nagrywamy na PC-cie, to tak 2:10 można to sprawdzać. I jakie słodziaki. Kompsognat. Uff, groźna nazwa jak na takie wypierdki. Te oblazły bycie. No, jak piranie. To też widziałeś w filmie? W sumie tak, ale w innym. Zrobili też sequel. Kiepski był. Fajnie wygląda. Ten akurat zawsze lubiłem. Triceratops to znaczy trójrogi łeb. Lepiej nie znaleźć się na drodze któregoś z tych rogów. No, w dzisiejszym odcinku będzie dużo chodzenia, ale wydaje mi się, że może to być ciekawe. Ten miał mózg wielkości orzecha. Co ty powiesz? Czyli coś was łączy. Ale śmieszne. Dobre. Mały łepek. Joel, patrz! To jest dinozaur w kapeluszu. Kreatywna nazwa, Joel. Zawsze te lubiłam, takie wielkie, nie? Były. Diplodoki i tak dalej? No, fajne, fajne. Był jeden taki żyjący pod wodą i do dzisiaj nie wiadomo i jak wielki tak naprawdę był. Dimetrodon był drapieżnikiem alfa. Co to znaczy? Że niezły był z niego skurczybyk. Jakiś taki knypek. Zaraz, ty do mnie pijesz? Kartę zbierzemy? W tym miejscu? O, super. No też co wygląda na bohatera. Te karty z bohaterami chyba były popularne. Sara przez jakiś czas je zbierała. Albo te z tymi stworkami. Nie pamiętam. Czyżby Pokemony? A, no w sumie racja. Poke, pika, pika i coś. Czekaj, jak to było? Pika, pika, czas się napić rozpuszczalnika. O, wow. Tutorial wygłup przed lustrem. Nie no, to jest po prostu symulator Kiry przed lustrem, nie? No, a powiedz, że tak nie robisz. Pastera. Co ty, jaś, kurwa, Brukselkę w tym momencie? Że taka niezadowolona jesteś? Nom. Kurczę, tak tu wchodzisz, bo myślisz, że jakieś zasoby znajdziesz. To jest takie miłe zaskoczenie, nie? Że coś ciekawego można porobić w sumie. No tak, no udawać samą siebie przed lustrem, tak. To bardzo, bardzo interesujące. Ten dopiero ma łepek mały. To będzie nowa tradycja? Niech to nie będzie nowa tradycja. Jeżeli będziemy dawać każdemu dinozaurowi, może jakieś trofeum za to jest? Może. I na koniec największy, jedyny żyjący dostanie. Oznacza podobny do kurczaka. Kto to wymyśla? Naukowcy. No to głupi są.
Temu raczej nie położymy na głowę nic. Nie, ale no do kurczaka to on na moje nie jest podobny. Jakie potężne nogi. Jadły 270 kilo roślin dziennie. O, już widzę te kupy. Była taka scena, w której nawet to powiedzieli. To się nazywa kupa gówna. Co to za film i kiedy go obejrzymy? Wiesz co, kiedy wrócimy do Jackson, zrobimy maraton. No, tu mamy jakieś skamieliny ładne, ale chyba Eli ich nie narysuje. O, wow. Okej, kolejne. O, te też pamiętam, z młotkiem przy ogonie. To no, też było coś. No mogłaś tutaj, o. Cyku myku. Kolejny. Skoro cię to kręci. No pewnie, mogę tak cały dzień. Aż wybierzemy sobie tego jednego idealnego. Tak. Jaki jest twój faworyt? Ten największy. Ten naj... No nie. No chyba, że zostawimy jednemu i damy drugiemu. Bo można zostawić jednemu i wtedy wziąć drugi. Sprawdzę tak to. Tak myślę. Sprawdzę to. Temu? No dobra. Chyba ja bym temu samcowi alfa dał. Ty nie możesz drugi raz położyć. Nie, nie mogę. O ja. Jakie ograniczenie. O, to fajnie wygląda. Rany, wygląda jak ptak. Właściwie paleontolodzy uważali, że ptaki są potomkami dinozaurów. O, dziękuję, panie profesorze. Tak się składa, że wiem co nieco. Z filmu. Idź dalej. No, patrz, jaką ma grubą czachę. Trochę przypomina Tomiego. Powiem mu, że to powiedziałeś. Tylko nie to. Wystarczy ale... spojrzeć pod właściwym kątem, bum, Tomi. Jak spojrzeć pod właściwym kątem, bum, Tomi. Ej, to jest ten dinozaur, o którym ci mówię, z tą czachą taką mocną, nie? Z tym czołem takim potężnym. Okej. Okay. Velociraptor. Joel, to ten, o którym mówiłeś. Velociraptor. Ale mały. Nie należy ufać filmom. No nie. No, tu raczej nie wyjdziemy. Teraz zostało nam tylko w sumie iść na górę. Bo tu przy wszystkich byliśmy już, nie? Wydaje mi się, że na pewno. Joel, idziemy do góry. Często chodziłeś do muzeów? No, Sara je uwielbiała. Zaciągnęła mnie do wszystkich muzeów w Teksasie. Trochę jak żyrafa. Faktycznie, trochę tak. Ej! Ha! Teraz rozumiem. Mówiłam. Lecimy zobaczyć na dół, czy da się wziąć tamten kapelusz? No oczywiście, no znajdziemy następnego, damy następnemu. Wydaje mi się, że w tym filmie nosili takie kapelusze Jurassic da World czy coś. Się, teraz się da. Warto było zejść. He. Mam nowy. Ha, no i fajnie. I co teraz mi powiesz? Nic mi nie powiesz, widzisz. Ale i tak, a, też mogę chyba położyć. Ale go sobie zostawię. Okej. Okay. Ja bym go zostawił. Chciałbym zobaczyć minę innego podróżnika, który wchodzi i widzisz rzeczywiście dinozaury z kapeluszami. Okej. O, tu będzie fajnie. Z czym ci to się kojarzy? Z gwiazdami. No. Mhm. A co lubi Eli? Nie wiem. Astronautów. A, no tak. Wiedziałeś o tym? Nie podoba ci się. Wracajmy. Bez kitu. O, wow.
Hej, Joel, znasz wszystkie planety? Moją wolę znaj, Matole. Jak się uprę, nie pozwolę. Dobrze się czujesz? Moją, Merkurię. Wolę, Wenus. Matole, Mars. O, okej, kumam. Całkiem fajne. Karymowanka, żeby pamiętać. Nie skumałem kompletnie. No dobra. Ale że się jeszcze świeci, nie? W tylu latach. Hej, Joel. Jakie zwierzę było pierwsze w kosmosie? Ale banał. To była małpa. Nie, bo owocówki. Tak, w 47. Chcieli sprawdzić ekspozycję na promieniowanie kosmiczne. Przeżyły. Kurde, mała, aleś ty mądra. Dzięki. Stały się supermuszkami? Co? Nie. Supermuszki. Wiesz, ile razy byliśmy na Księżycu? Dwa? 6 razy. Jesteś pewna? Co? Jestem. Podbiję do 7. O, kurczę. No w tych czasach to raczej trudno. O. Mamy kolejny wpis. Ciekawe, czy w nowym naszym rzeczywistym w teraźniejszości będą te. Będzie coś tu zapisane, bo trzeba przejrzeć ten dziennik. W sumie racja, no nie przeglądaliśmy go, to szkoda. To mega klimatyczne może być. Kurczę, ja na jej miejscu bym chyba sobie wzięła jakiś taki, wiesz, model mały. Z drugiej strony... czystego szacunku do tego miejsca. A z trzeciej strony to i tak tu niszczeje, więc jeśli o to zadbasz... No i on, masz rację. No. Tak jest. A gdzie kierownica? Łaziki nie mają kierownic. Tylko joysticki. Czekaj. To autentyk? Autentyki zostały na Księżycu. Tak więc nie. Ale to chyba beznadzieja, że joystickiem się jeździ. Nie intuicyjne to. Czy ja wiem? O. O, zmieniamy, co? Ekstra. No w prawdziwym muzeum nie mógłbyś tego zarobić. Ładnie no pachnie. Kosmosem? Pikurzem. Wszystkie możemy sobie wybrać. A ten jest chyba najładniejszy, pomimo tego, że ma jakieś francuskie barwy. Wow, ten wygląda szalenie, jak jakiś pierwszy taki. No. Co, wchodzimy do środka? A można? Ano. O, wow. Że to się otworzyło. Ty pierwsza. Uważaj. Jadź. Co jest grane? Okej. Patrz, ile tu jest guzików. Ale wypas. Rany. Wyobraź sobie, że... Sto lat, mała. Co to? To coś, czego musiałem się nieźle naszukać. Proszę. Zamknij oczy. Nie pożałujesz. Okej. Okay. 30 seconds and counting.
Może być. Żartujesz sobie. Nie ma za co. No to może pokręćmy się, co? Czemu nie? Prezent ewidentnie udany. No. Co ciekawe, taką przypinkę można sobie kupić. Dokładnie taką. Aha, w sensie for life. Tak, na żywo. Ewi teraz chyba też mają przy plecaków. W sensie aktualnie, jako już. Trzeba będzie sprawdzić, nie? No. Ale kurczę, no jest to takie... Wow. Kozacko, normalnie w muzeum nie da się przecież chwytać takich rzeczy, nie? No. Własne dłonie. To jest trochę słabe w muzeum. Co, wyjściem? Myślisz? Że wyjściem się wychodzi? Nie. Zazwyczaj dachem, kanałami. O, wow. No i idziemy. Dalsza część muzeum. Nie zaglądałem do tego. To chodźmy. Jak niby zamierzasz się tam dostać, co? Hehehe. Boże! Sprawia, że komuś tyle problemów? Chodź tutaj! Nie! Hej! Kto tu ma urodziny? Oklepany argument. Czekam na rozbryz! Przed nami mnóstwo zwiedzania! O, skacze, skacze. Raz, kozie śmierć! Mieli szczęście, że w sumie nie było nic, nie? Pod taflą wody, jakichś no, kamieni, czy nie czegoś. Sprawdzili tego. Pamiętajcie, skaczemy zawsze w znanych dobrze miejscach. No, dokładnie. Żeby nie trafić na jakieś, nie wiem, anteny od telewizora. Nawet drzewo, które po prostu pływa. Hej, podsadźmy tam. No nie wiem. Otworzę ci drzwi. No weź, nie możemy stchórzyć. A jak są tam klikacze? No to będzie zabawa. Masz dziwną definicję zabawy. O, no nie otworzymy tych drzwi. Dobra, złe wieści.
Drzwi są zablokowane. No, spróbuj znaleźć jakieś inne wejście. Przejdę się dookoła. Okej, uważaj. Sama uważaj. W okolicy są dinozaury! Centrum historii naturalnej. O, no to mi się będzie podobać. No, to też racja. Jo was bardzo lubi naturę. W sensie ogólnie czytać o niej. Oglądać różne filmy na YouTubie. I potem mnie tak zaskakuje nagle jakimiś informacjami o na przykład mrówkach, które robią coś dziwnego, o czym nawet bym nie myślała, że takie coś mogą robić mrówki. Okej, przykładowo? Mrówki chociażby... I killed for them? I killed for them. Okej. Teraz do tego podejdziemy. Trzymaj się, stary. Łoś. Przykładowo, mrówki drążą kanały w akacjach, żeby słonie myślały, że tam są pszczoły i wtedy nie zjadają tego drzewa. Słonie. Niestety nie działa to na żyrafy i wtedy trzeba iść i gryźć jęzor. Mamy neutralnego złoczyńcę. O, kto to? Dinozaur? No kurde, dinozaur ty. Saura. Dinozaur, dinozaurka. Tu myślałam bizon. Myślałam w sumie, że to jest obraz. Jesteśmy, wracamy po króciutkiej przerwie. Znowu nam ktoś wparował do domu. No nie dadzą nam dzisiaj spokoju, co? No. I tu też mamy jakieś fajne zwierzaki. Kozice górskie. Kurczę, chyba chciałam to powiedzieć, ale nie dokończyłam wcześniej, że na początku myślałam, że to są obrazy, one są po prostu za szkłem, nie? Mhm. Zabijałem dla nich. Aha. No to fajnie, w sumie, że dla zwierzątek. Ktoś tu był samotny. Nie wiem, czy dla zwierzątek. Królowie przestworzy. Dużo, bardzo dużo ptaków. No, mam ptaki nadzieję, to że fascynujące. Mam nadzieję, że sztucznych dasz mi mówić, mendo wredna. Tak się nie odzywa dzisiaj, ale jak ja już coś powiem, to się wcina. No bo tylko tak można. Czterech żołnierzy przy bramie ostatni płakał. Wow. Ktoś miał jakąś chorobę psychiczną chyba. Że zapisuje takie rzeczy. Kaczka, krzyżówka u góry. I czaple. O nie, zając. Kurde. Kobieta, którą torturowaliśmy, udusiła się własną krwią. O, to niezły pojeb. Mamy tutaj jakieś zwierzaczki. Jest kujek. Zając. Zając, przepraszam bardzo. Zając. Dawno tego motywu nie było, co? Pukania w tego. Wpada, racja, jest lis. Ale ty kiedyś musiało tutaj być naprawdę przyjemnie, a teraz jest tak przerażająco. Intruzi, którzy zakryliście do obozowiska, szukali tylko jedzenia. O, shit. Wyłaś z kur wielu? Dzieciak, który wybiegł w zasięg wybuchu, nie dało się go powstrzymać. Gruba historia. Ludzie w furgonetce, zamieniliśmy ich w środku, zamknęliśmy ich w środku i oblaliśmy samochód benzyną. Ale nie mamy motywów żadnych tutaj. Masz rację. Poprawiaj alkohol. Okej, okay. O, też szopy. Szopy placze. W śmietnikach, no tak. Kurczę, chyba wolę mieć pistolet wyciągnięty niż butelkę. O nie. O, owady. Robaczki. Owady też są spoko. Mamy szmatkę, która leżała tutaj tyle lat, ale i tak ponoć jest
zdatne do użytku. Okej, jeżeli w tym momencie słyszeliście dzieciaki, które się mocno śmieją, to nie mamy na to wpływu, bo nie pójdę zaciukać dzieciaków. One się drą. Może. Zresztą całkiem możliwe, że jeden z nich to nasz mój szwagier. Czytaj. Chcieliśmy zakończyć to całe cierpienie, sprawić, by ludzkość się odrodziła. Za każdym razem, gdy poświęcaliśmy część siebie, przywódcy mówili, że będzie warto. Czekaj, ile mamy minut? 30, dobra, idealnie. Nasza grupa przestała istnieć. Zostaliśmy z niczym oprócz wyrzutów sumienia. Świetliki. Najprawdopodobniej. Myślałem, że jeśli tu wrócę, coś we mnie odżyje. Nie, no to nie mogą być świetliki, to jest przecież całkiem inne miejsce. Miasto. Chcieliśmy to zakończyć całe cierpienie, sprawić, by ludzkość się odrodziła. Świetliki od samego początku chciały że było dużo takich grup, wiesz? No dobra. Myślałem, że jeśli tu wrócę, coś we mnie odżyje. Znajdę cel. Rodzice uwielbiali tu ze mną przyjeżdżać. Z tym miejscem wiąże się dla mnie jedno z najważniejszych wspomnień sprzed epidemii. Sprzed okrucieństwa i barbarzyństwa. Echa przeszłości tylko bardziej mnie zdenerwowały. Nie mam ochoty dłużej żyć. Nie mogę znieść tego, kim się stałem. O, jak poważnie przeczytany. Chyba strzelił sobie w łeb. No i chuj, no i cześć. Co, idziemy dalej, czy kończymy w tym jak on momencie? Se strzelił w łeb, jak tu żadnej broni nie ma? W sumie to kto inny mógł no, tu przejść. No, zebraliśmy przecież przed chwilą. Tak? Tak. O, dobra, gitara. Idziemy dalej? No, dawaj. Czekaj, przydałoby się skończyć ten odcinek. No to nie idziemy dalej. Pokażemy wam, co jest... Nie ma światła. No cóż, pokażemy wam, co jest dalej już w następnym odcinku. Kiedy to ja będę grać? Turururu, będę dobrze się bawić, będę grać. Parararararara. A długa ta retrospekcja, nie? Tak, to tutaj są dość długie te retrospekcje. Ponad na jeden odcinek, może półtorej. No. Ale jeżeli chcecie wiedzieć, ile dokładnie trwa ta retrospekcja, to kochani... Jeśli chcecie wiedzieć, co stanie się dalej. Jeżeli... I tym razem nie będą to te drzwi, za którymi była po prostu był schowek. No, tam nie będzie woźnego z sprzątaczką. Tam będzie coś poważniejszego. Tam będzie tyranozaur z misiem polarnym. Co? Dziobądź. Po prostu się pożegnajmy. No, zapraszamy was do następnego odcinka, zapraszamy was na Instagrama, zapraszamy was do... subskrypcji. No po takiej rekomendacji na pewno wpadną, no. Tak, co ja mam zrobić, że kazałeś mi jeść tego banana? To ty mi go zeżarłaś. Wcale nie. Tak. Dziabłaś mi go, nawet nie zdążyłem nic zrobić. Od razu było takie kurwa. Łeb ci się wydłużył jak u tego żółwia niebezpiecznego. No cóż, zapraszam was do zostawienia subskrypcji i lajka, jeśli się podobało. No, no a nie wierzę, żeby wam się nie podobało. Nie no, przestań, jest taki narcystyczny. Oj, ja to mówię humorystycznie bardziej niż narcystycznie. Brzmi narcystycznie. Tak? Tak. O nie, to przestanę. Do tak zobaczenia mówić. W następnym odcinku. Pa, pa. Pa, pa. Znowu to papa było jakieś takie głupie. Papujesz głupie? Dobra, no to pa, pa. Pa, pa. Kto tu papier toaletowy położył? No bo papier jest do papania. No to baja pięknie. To były posrane galoty na dnie jeziora. To tak nazwę ten utwór. Idź po prostu, idź i graj.